Poszukiwania zawodników trwają. W tej chwili wykluczyliśmy opcję polskiego zawodnika, ponieważ żaden klub nie ma ochoty nikogo odstąpić. Nawet za wykupne zawodnicy, którzy nas interesują, są w swoich klubach najważniejsi. Więc pozostała nam tylko opcja zawodnika zagranicznego. W tej chwili mamy 5-6 kandydatur, które rozpatrujemy i będą eliminowane aż na zawodnika takiego, który nas będzie stać i który w ocenie trenera Griszczuka będzie zawodnikiem dobrym. Nawet obecnie trener Griszczuk ogląda w tej chwili kasetę z zawodnikiem, no i do niego należy decyzja. W takim razie czy jest szansa, że jeszcze w styczniu coś się zmieni? Ja myślę, że na pewno nie. Plan jest w tej chwili taki, żeby nowy zawodnik zadebiutował ewentualnie w meczu z Polonią Warszawa 6 lutego w Warszawie.